30 zawodników wzięło udział w turnieju tenisa stołowego o puchar dyrektora zespołu placówek włókowych. Był to pierwszy taki turniej, w którym zmierzyli się uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Zawodnicy rywalizowali w 5 kategoriach. Chłopcy młodsi, dziewczęta starsze, chłopcy starsi, kobiety absolwentki i mężczyźni absolwenci. Za zajęcie pierwszego miejsca zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali dyplomy i puchary dyrektora zespołu placówek w Łukowie. Pozostałe miejsca zostały uhonorowane dyplomami. Organizatorami turnieju byli nauczyciele Iwona Bramek i Jacek Kęzik.